6 hektarów powierzchni, 4 kwartały zabudowy, 3000 ludzi, ogród, plac, pasieka. W ten sposób można opisać małe miasteczko, ale można też opisać jeden budynek. Ten, biurowiec Focus w Warszawie. Zaprojektować gmach, który będzie miał 62 tysiące metrów kwadratowych powierzchni całkowitej, to ogromne wyzwanie. Jak wybrnęła z niego pracownia Kuryłowicz & Associates, projektując ten budynek prawie 20 lat temu? Przyjrzyjmy się Focusowi bliżej. Obsypany prestiżowymi tytułami jak Budowa Roku czy Najlepszy Budynek Użyteczności Publicznej w Warszawie, biurowiec Focus otwarto w 2001 roku. Na 3 piętrach podziemnego parkingu stoją 4 niezależne, 12-kondygnacyjne części biurowe. Ustawione są wokół przeszklonego atrium o wymiarach 25 na 40 metrów. Razem tworzą gigantyczną, kostkową bryłę. Całkowite wymiary zewnętrzne budynku są imponujące. 65 na 67 metrów w rzucie, wysokość prawie 50 metrów. Jeszcze kiedy byłem na studiach, to rozmawiałem o tym budynku z jego generalnym projektantem, moim profesorem, Stefanem Kuryłowiczem. I on zwrócił uwagę na fakt, że ten budynek będzie oglądany nie tylko od frontu, od strony fasady, ale także, a może przede wszystkim, z jego dwóch boków. Ponieważ stoi przy bardzo ruchliwej trasie Łazienkowskiej, po której ludzie się poruszają, więc nie dość, że będą go oglądali raczej z jednej strony i z drugiej, to jeszcze w ruchu, w godzinach, poza godzinami szczytu, to będzie dość szybki ruch, dynamiczny. Więc aby ten budynek był charakterystyczny, żeby łatwo zapadał w pamięć, to musi się składać z takich elementów, które będą łatwo dostrzegalne właśnie wtedy, kiedy mijamy go dość szybko jadąc samochodem albo autobusem. No i tak on został zaprojektowany, że z każdej strony wygląda trochę inaczej. Od strony wschodniej jego elewacja jest generalnie kamienna, ale pojawiają się na niej dwa przeszklone wykusze, więc to jest taki kontrast dwóch dużych przeszklonych elementów z ciemną, wielką płaszczyzną kamienną. Od frontu tutaj mamy taką gładziutką taflę szkła, która jest zakończona takim wielkim gzymsem, który mocno wystaje przed budynek i przypomina płetwę albo skrzydło. I do tego w środku, za tą taflą szkła, jest wycięta taka dziura, w której jest ogród zimowy. A od strony zachodniej właściwie elewacja jest gładka, ale pojawia się jeden wykusz, który właściwie jest jak kiosk taki w proporcjach, bardzo mocno wysunięty przed fasadę. I w ten sposób, niezależnie od tego, czy stoimy tutaj na Polach Mokotowskich i patrzymy na ten budynek od frontu, czy jedziemy trasą Łazienkowską ze wschodu czy z zachodu, to zawsze ten budynek ma w sobie jakiś taki duży, charakterystyczny element, który zwraca naszą uwagę i który jest łatwo zapamiętać, czyniąc ten budynek charakterystyczny i rozpoznawalny już z daleka. Ale kiedy podejdziemy bliżej, zaczynamy dostrzegać mnóstwo mniejszych detali, którymi ten budynek jest ozdobiony jak ornamentem. Frontowa, dwuwarstwowa elewacja urywa się nad parterem, odsłaniając wejście, które trochę przypomina bramę do miasteczka. Po wejściu do środka możemy docenić wielkość atrium oraz pieczołowitość i staranność, z jaką wszystko tutaj zostało zaprojektowane. W każdym detalu czuć, że architekci cieszyli się, mogąc projektować ten gmach i wlewali w niego cały swój talent oraz najnowocześniejsze technologie. Związek architektury i techniki jest tutaj podkreślony na każdym kroku. Budynek ma sprawiać wrażenie super nowoczesnej maszyny. I na tym polega właśnie nurt we współczesnej architekturze, który on reprezentuje, czyli high-tech. Precyzja, doskonałość, nowoczesność to cechy dobrego, high-techowskiego budynku, który uzyskuje się przez połączenie estetyki i techniki w jedno. Myślę, że to właśnie wykorzystanie najnowszych, najnowocześniejszych technologii projektowych, architektonicznych i budowlanych i pokazanie tego wszystkiego, tej całej nowoczesności w tym budynku sprawiło, że no wchodząc tutaj i nie wiedząc, że on został otwarty 16 lat temu, można by pomyśleć, że wielkie otwarcie było wczoraj albo w zeszłym tygodniu, bo ta przestrzeń jest wciąż tak właściwie skrajnie nowoczesna i nasycona nowoczesną technologią, która jest widoczna wszędzie i podkreślona w architekturze tego gmachu. A kwintesencją tego myślenia właśnie o budynku i o ornamencie na styku architektury i technologii, moim zdaniem, są te schody,
które stoją sobie na roleczkach. I moim zdaniem to właśnie w tym detalu najbardziej widać tę staranność i radość, czy wręcz miłość do projektowania, do dbania o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. No bo właśnie często w architekturze, nawet w tak wielkich gmachach jak ten, diabeł tkwi w szczegółach. Tych detali projektowych jest tutaj tak wiele, że właściwie studenci mogą tutaj przychodzić i dowolny problem, jaki mają projektowy, to mogą sobie tutaj podejrzeć, jak inni to zrobili, jak łączyć różne rodzaje powierzchni, jak łączyć różne materiały, w jaki sposób rozwiązywać mocowania różnych elementów do siebie. Tutaj wszystko jest rozwiązane pewnie często na kilka sposobów w różnych miejscach, ale gdyby ten budynek składał się z samych takich podręcznikowych i niepodręcznikowych detali, gdybym miał wszystko świetnie zaprojektowane, ale nie miał przestrzeni biurowej, no to byłoby słabo, ponieważ esencją tego budynku, tym sensem, dla którego on powstał, jest ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. I często jest tak, że w biurowcach po prostu rysuje się jakiś strop, ten strop się powiela na słupach kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, no i w ten sposób powstają duże biurowce, ale w których przestrzeń biurowa jest nudna czy wręcz nijaka. Tutaj architekci włożyli mnóstwo wysiłku nie tylko w to, żeby ten budynek swoją technologicznością i nowoczesnością wspierał ludzi w ich codziennej pracy, ale także, żeby ta przestrzeń, w której oni pracują, była ciekawa i była jakoś urozmaicona. I teraz przejdziemy się po budynku, szukając właśnie tych urozmaiceń, ponieważ w bardzo wielu biurach pojawiają się jakieś akcenty, coś, co sprawia, że przestrzeń nie jest nijaka, ale staje się ciekawa, zajmująca. Pierwszy przystanek, taras na 5. piętrze. I chyba dopiero z tego miejsca, z tarasu na 5. piętrze, można w pełni docenić, jak wielka jest przestrzeń atrium, jak ogromny jest właściwie nie hol w budynku, tylko miejski plac. I architekci, którzy go projektowali, właśnie odnosili się do tego, jak wyglądają miejskie place. Na przykład analizowali proporcje, wielkość rynku Starego Miasta w Warszawie, aby ta przestrzeń, to wielkie atrium, miało takie walory przestrzenne, żeby oddziaływało na odwiedzających i na pracowników, tak jak idealne miejskie place z przeszłości. Na przykład kluczowa kwestia tutaj to było, na jakiej wysokości zawiesić dach. Moim zdaniem, gdyby on był niżej, to by przytłaczał. Gdyby był wyżej, to czulibyśmy się tutaj jak w studni. A tak tutaj nad 5. piętrem wydaje się, że to jest optymalna wysokość, która sprawia właśnie, że no czujemy, że jesteśmy z jednej strony w atrium, w holu budynku, ale z drugiej strony odbieramy tę przestrzeń właśnie jako no, taki rynek biurowego miasteczka Focus. Jak jesteśmy teraz tutaj na 5. piętrze, to już tam majaczy coś, co jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego budynku, widocznym od zewnątrz, od strony południowej. To pierwsze chyba w Warszawie mega okno. Chodźmy je zobaczyć. No i jest to wielkie mega okno z ogrodem zimowym. Ono jest tak wycięte z budynku na połowę głębokości traktu biurowego, także tutaj są tylko takie dość wąskie pokoje. I to jest takie miejsce, które jest trochę w środku, a trochę na zewnątrz, ponieważ to jest tylko ta zewnętrzna powłoka z fasady, to jest tylko jedna tafla szkła, ona jest wentylowana, czyli tutaj się pojawiają takie proste otwory, przez które powietrze może sobie swobodnie wlatywać do środka i wylatywać. No ale to jest od strony południowej, więc tu się faktycznie robi dość ciepło i teraz jest naprawdę tutaj gorąco, bo jest piękny słoneczny dzień. No i jak na ogród zimowy przystało. Łapiemy energię słoneczną i o tutaj zatrzymujemy. Dzięki temu, że no właśnie to jest wybrane, tak wycięte ze środka budynku i to jest ta wielka przestrzeń całkowicie przeszklona i na zewnątrz, i do środka, to w pewnym sensie pracownicy biur, którzy mają swoje tutaj biurka albo swoje sale konferencyjne, to mogą się czuć tak, jakby trochę tego pola Mokotowskiego, tego parku po drugiej stronie Alei Armii Ludowej zostało wciągnięte do środka, że to jest taka ambasada parku wewnątrz tego budynku. No i no właśnie coś, co w tym miasteczku biurowym Focusa jest tym odpowiednikiem parku w prawdziwym mieście. No tu już jest bardzo ciepło, więc chodźmy do innej, może klimatyzowanej przestrzeni. Na górę. Teraz jesteśmy w przestrzeni biurowej, na pozór zwyczajnej, ale także tutaj pojawiają się pewne urozmaicenia. To jest wschodnia elewacja budynku, czyli jak pamiętamy z zewnątrz, to jest ta, która ma dwa wielkie wykusze. No i teraz stoimy właśnie w jednym z tych przeszklonych wykuszy, czyli w pewnym sensie jestem już metr za elewacją budynku. Stoję poza budynkiem i oglądam jego elewację wyłożoną czarnym kamieniem z zewnątrz.
Być może to jest takie architektoniczne odwołanie do myślenia outside the box, bo faktycznie teraz jestem już poza tą pudełkowatą bryłą i patrzę na nią z zewnątrz. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze w tym widoku, no to są te detale, które pojawiają się na tej elewacji. Kiedy patrzymy na budynek z daleka, one tam jakoś lekko się rysują, czujemy je jako jakąś taką koronkę, która jest nałożona na elewację, ale dopiero tutaj, z bliska, można docenić ich skalę, że to jednak wszystko są dość duże elementy, no i że mają ten swój taki bardzo wyrazisty, architektoniczny, high-techowski, wręcz technologiczny sznyt. Od wschodu są dwa wykusze, a od zachodu tylko jeden, ale za to jaki. Kostka wysunięta dobre 3 metry przed elewację. A co może mieścić się w takim przeszklonym pokoju na 9 piętrze? To proste. Gabinet pani prezes. Jeden z najfajniejszych gabinetów w Warszawie. A tutaj na 7 piętrze można naprawdę wyjść na zewnątrz budynku i to nie tylko stanąć pod gołym niebem, ale tutaj pojawia się balkon, który jest no tak dość daleko, ze 2 metry wysunięty poza tylną, północną elewację budynku. Ma częściowo przeszkloną podłogę, całkowicie przeszklone boczne balustrady, także można tutaj trochę tak już bujać w obłokach. Wspaniały widok się stąd rozpościera na centrum miasta, ale to, co jest tutaj ciekawe, to nie tylko to, co widać z budynku, ale także widoki, które sam ten budynek prezentuje, czy sam nam oferuje, żebyśmy zobaczyli coś, o czym wcześniej może nie pomyśleliśmy. Ta tylna elewacja jest pęknięta. Od północy ten budynek tak się leciutko rozsuwa na wyższych piętrach i stojąc tutaj ja widzę z jednej strony wieżowce w centrum miasta, ale tam widzę no najpierw to pęknięcie, potem mega okno z ogrodem zimowym, przez które widzę korony drzew na polu mokotowskim, czyli tutaj krajobraz miejski, a tam właściwie sielankowy. Oczywiście pojawiają się też high-techowskie detale, na przykład takie mocowania. No można powiedzieć czysto technologiczne, to po prostu przymocowuje tę szybę do budynku. No ale z drugiej strony to też jest coś, co decyduje o tym, jak ten budynek wygląda, o jego wyrazie architektonicznym. Nasze zwiedzanie Focusa kończymy na 11 piętrze, na tarasie od strony południowej, tuż pod tym wielkim gzymsem, który daleko, daleko wystaje przed elewację. No dopiero tutaj widać, jak naprawdę daleko on wystaje i jak wielki to jest kawał metalu. No nie zazdroszczę tym, którzy musieli to budować, nadwieszając się jakoś na taleją Armii Ludowej, ale ta wielkość i samego budynku, i tych wszystkich elementów, no to była jedną z rzeczy, które spowodowały, że kiedy ten budynek zaczął nabierać swoich finalnych kształtów i został otwarty, no to zaczęły nad nim się zbierać chmury. Krytycy mówili, że on jest za wielki, że jest wręcz olbrzymi, gargantuiczny, że przytłoczył, że zdominował okolicę, bo u jego stóp od strony zachodniej mamy wąskie uliczki i budynki raptem jedno, dwu, góra trzypiętrowe. I autor budynku miał na to zaskakującą odpowiedź. To nie jest tak, że fokus nie pasuje do otoczenia. To otoczenie nie pasuje do fokusa. I w pierwszej chwili, no, trzeba przyznać, że jest to powiedziane być może z pewną przesadą. Może nawet niepewną. Ale kiedy się bliżej zastanowić nad tym, kiedy się dokładnie wgryźć w to, to coś w tym jest. Ponieważ tak naprawdę kontekstem tego budynku, czy tym jego otoczeniem, to nie są te wąskie uliczki i ta niska zabudowa od zachodu, ponieważ on nie stoi przy tamtych uliczkach. On stoi przy Alei Armii Ludowej, przy Trasie Łazienkowskiej, która w tym miejscu ma 4 jezdnie i 10 pasów. To ona nadaje kontekst i to do niej ten budynek jest dostosowany swoją masą i swoją skalą. Do tego, kiedy ten budynek był oddawany, to tutaj właściwie jeszcze dużych budynków nie było. Ale w pewnym sensie, jeżeli duże budynki mają się gdzieś w mieście pojawić, to przecież chyba głównie powinny się pojawiać w jego centrum, a Aleja Armii Ludowej to jest właśnie ta linia, która oddziela tę część bardziej parkową, taką zieloną Warszawy od ścisłego centrum. Więc trochę było tak, że Stefan Kurłowicz, wizjoner, zbudował budynek w kontekście, którego jeszcze nie było, ale jako doświadczony architekt wiedział, że ten kontekst tutaj musi powstać i miał rację, ponieważ kilka lat po oddaniu Focusa zaczęły tutaj powstawać inne budynki biurowe, łącznie z jednym wieżowcem bardziej w tamtą stronę i razem te budynki tworzą teraz taką wielką pierzeję w skali tej trasy, w skali Trasy Łazienkowskiej, która jest w pewnym sensie bramą czy granicą pomiędzy zielenią i otwartymi przestrzeniami pól mokotowskich, a ścisłym centrum, już gęsto zabudowanym centrum miasta.
To jednak nie oznacza, że architekci, którzy to projektowali, nie czuli odpowiedzialności za każdą decyzję. Wręcz przeciwnie, i inwestor, który też był polski, i polscy projektanci wiedzieli, że projektują coś, co odmieni to otoczenie i co wpłynie zdecydowanie na widoki, jakie są właściwie z każdego miejsca najbliższej okolicy. W związku z tym zastosowali bardzo ciekawe podejście do projektowania. Oczywiście to nie projektował tego jeden architekt, tylko cały duży zespół w ramach pracowni, ale także na przykład został wynajęty zewnętrzny kontroler. Także bardzo doświadczony architekt, który zaprojektował wiele budynków użyteczności publicznej, który jako zewnętrzny ekspert kontrolował całą dokumentację projektową, aby upewnić się, że budynek będzie naprawdę zaprojektowany z najwyższą dbałością o szczegóły i ta dokumentacja, która zostanie stworzona przez architektów, będzie na najwyższym poziomie. Wszyscy rozumieli wagę tego, co tu się dzieje i skalę tego budynku i wiedzieli, że nie mogą zawieść i moim zdaniem to czuć, bo nawet tutaj, w miejscu, gdzie prawie nikt nie wchodzi, na 11 piętrze, gdzie z ziemi tego w ogóle nie widać, taki detal jak ten słupek w balustradzie jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach i też jest zaprojektowany. Tu faktycznie każda rzecz, od ogólnego wyglądu tego budynku, od ogólnej bryły, po takie najdrobniejsze szczegóły, jest zaprojektowana właśnie z radością i sercem i to czuć w każdym detalu. I być może właśnie to, radość z projektowania, dbałość o każdy najdrobniejszy szczegół i poczucie odpowiedzialności nie tylko za ten budynek, ale także za okolice sprawiło, że ten budynek się udał. I mimo 16 lat od otwarcia, 20 lat od projektowania, on jest wciąż nowoczesny i może wyznaczać standardy chociażby dbałości o szczegóły czy standardy technologiczne. Wciąż wchodząc do tego budynku, czujemy ten metaliczny pomruk doskonałości i nowoczesności. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Aby zobaczyć film o innym świetnym biurowcu w Warszawie, Metropolitanie przy placu Piłsudskiego, kliknij poniżej i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.